Maryjo, Królowo Polski, Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Polski, w kolejnym dniu nowenny przed Twoją uroczystością imieninową przybywamy do Ciebie, do tego miejsca łaski, gdzie od wieków przychodzili nasi przodkowie, by Bogu przez Ciebie zawierzyć siebie i swoje sprawy. Tu szukali pociechy, światła i umocnienia. Ze świętym nawykiem pielgrzymowania przybywali indywidualnie i w grupach rodzinnych, stanowych i zawodowych. Odczuwali Twoją obecność, wzywali Twojej miłościwej opieki w różnych okolicznościach życia. Doświadczali wielu głębokich przeżyć wewnętrznej siły, zadumy, spokoju ducha. Tu od lat, dzięki Twemu matczynemu wstawiennictwu, dokonuje się przemiana ludzkich serc i wzrasta miłość ku Bogu, do którego ustawicznie zmierzamy w pielgrzymce wiary. Pielgrzymujemy do Ciebie, jak do domu ukochanej Matki, bo jesteś dla nas wzorem wsłuchiwania się i pokornego rozważania słów Jezusa Chrystusa. Boża Matko, Ty w sposób najpewniejszy prowadzisz nas do Jezusa. Dziękujemy Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus jest naszym bratem, wielkim przyjacielem, który nigdy nie zdradza. Zechciał stać się człowiekiem, abyśmy pełni zaufania mogli zbliżyć się do Niego. I jest Bogiem, który wszystko może. On szuka nas i jeśli tylko zechcemy, otrzymamy od Niego pomoc, nawet jeśli zagubiliśmy się z własnej winy. Prosimy o prawe sumienie, abyśmy pragnęli pełnić Jego wolę, a nie kierowali się względami ludzkimi, byśmy starali podobać się Jemu, a nie osiągać fałszywy pokój. Niech otworzą się na Niego nasze serca. Matko Najświętsza, wskazująca na Jezusa jako na drogę, prawdę i życie, Ty całkowicie otworzyłaś się na łaskę Boga i poddałaś Jego woli, każdego dnia mówiąc Mu swoje tak. Pragniemy Cię naśladować i w cichości serca wsłuchiwać się w głos Boga, by wybierając Go teraz, razem z Tobą móc wielbić Go w wieczności. Zawierzamy Ci Kościół Chrystusowy i papieża Franciszka. Niech światło Jego nauczania oświeca nasze sumienia pośród tylu mylnych doktryn, które głoszone są dzisiaj, podobnie jak w przeszłości, przez tylu fałszywych proroków. Papież, zwracając się dziś do Polaków, powiedział: nasz świat, naznaczony wojnami i podziałami, bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje owoców Ducha Świętego. Począwszy od waszych rodzin i środowisk pracy,
Wnoście w codzienne życie miłość, pokój i dobroć. Niech wasza modlitwa za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej, do której w tych tygodniach tak licznie pieszo pielgrzymujecie, wyjedna światu dar upragnionego pokoju. Zawierzam was matczynej opiece Maryi i błogosławię waszej Ojczyźnie. Matko o twarzy jak polska ziemia poranionej bliznami, zawierzamy ci naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków. Błagamy o pokój dla świata, ogarniamy modlitwą księży biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, alumnów, nowicjuszy i kandydatów. Zawierzamy archidiecezję częstochowską oraz parafię niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie, do której przybyłaś dziś w świętym wizerunku nawiedzenia. Oddajemy ci tych, którzy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Modlimy się za wszystkich życzliwych ludzi, ofiarodawców i dobroczyńców Jasnej Góry, wspierających to miejsce modlitwą i ofiarą, chorych, cierpiących, samotnych, za nasze rodzinne parafie z ich duszpasterzami. Zawierzamy pielgrzymów, którzy dziś modlili się na Jasnej Górze. Wielu przybyło tu indywidualnie, ale również w pielgrzymkach zorganizowanych. Zawierzamy tych, którzy zmierzają na spotkanie z Tobą, ich problemy, troski, nadzieje i dziękczynienia. Zawierzamy obecnych pielgrzymów z Puszczykowa, Kolbuszowej, Rudnika, pielgrzymów ze Związku Piłsudczyków. Ogarniamy modlitwą intencje wpisane do Księgi Apelu Jasnogórskiego i tych, którzy prosili nas o modlitwę. Rozważamy tajemnicę różańca, ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
miłości naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca generała naszego paulińskiego zakonu prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.